Witam serdecznie już w 15 dniu pielgrzymki, odcinek Dobra Sieradz. Ten książęcy Sieradz jest miastem bardzo zasłużonym dla historii ojczystej. Można powiedzieć, jest to prawdziwe serce Polski. A my wracamy do księdza prymasa Wyszyńskiego, do jego profilu duchowego, do pewnej rzeczywistości, której wprost nie możemy dotknąć, ale która jawi się nam dzięki poczynionym przez niego samego zapiskom w tak zwanych zapiskach więziennych. Mówiliśmy o kapłaństwie, o tym, że człowiek wezwany do kapłaństwa czuje się niegodny, o męczeństwie i gotowości na męczeństwo każdego, kto chce być świadkiem Chrystusa i jego kapłaństwo przedłużać. Dzisiaj chcemy ten temat kontynuować, dlatego że w Prudniku Śląskim cały cykl kolejnych zapisów odnosi się właśnie do tajemnicy Eucharystii, do kapłaństwa Chrystusowego, do ołtarza i jego znaczenia. Pod datą 3 kwietnia 55 rok, piątek, jest to akurat Wielki Piątek, zanotował: w boleściach rodzić będziesz. Oczywiście odnosi się do Maryi. Ominęły cię, matko, bóle, gdyś rodziła najczystszego syna swego pierworodnego w Betlejem, ale jak bardzo rozmnożyły się, gdyś na Kalwarii została matką całego grzesznego, choć odkupionego rodzaju ludzkiego. Zrodziłaś nas w boleściach. Patrz na nas z tą miłością, jaką matka każda żywi do owocu męki swojej. Matko bolesna, jakże jesteś dla nas matką radosną. Miałbyś pełne prawo, nauczycielu i wodzu, zwraca się do Boga kardynał, użyć przeciwko mnie wszystkich ludzi najgorszych, nawet by stało się zadość chwale Ojca. Wszak Ojciec, miłość, użył przeciw tobie Judasza, Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda, kohorty żołnierzy, sług i służebnic, motłochu ulicznego, fałszywych świadków, by się wypełniły pisma, a tyś to przyjął z uległością, z zaufaniem. Za wszystko zapłaciłeś milczącą miłością. Ty święty, niewinny, niezmazany, oddzielony od grzeszników. Cóż miałbym do powiedzenia w mojej sprawie? Gdybyś mnie wydał policzkującym, mnie pływającym, bijącym, kopiącym, oczerniającym, musiałbym uznać, że masz do tego prawo. Czy mógłbym bronić się przeciwko tobie? Musiałbym uznać we wszystkim znaki twojej woli, a w nich powolne narzędzie, które mam uczcić, jak całuje się krzyż twój i gwoździe. Pamiętajmy, że to są słowa zapisane w Wielki Piątek. Synowi swojemu nie odpuścił, nie oszczędził swego syna. Ksiądz prymas pisze to po łacinie: proprio filio non pepercit. Gdy Abrahamowi przebaczył, licząc się z uczuciem wiernego serca ojca wiary, własnemu synowi nie przebaczył, pisze o Panu Bogu, o Ojcu, gdyż z uczuciem własnego syna nie liczył się. Bóg ma prawo żądać od najwyższego kapłana całkowitej ze siebie ofiary za lud, nawet ofiary z życia. Ukazując nas Ojcu, mówi dziś Chrystus: sacerdos alter Christus, kapłan drugim Chrystusem. Czego zażądał Bóg od najwyższego kapłana, ma prawo oczekiwać i od jego ministrów, czyli od prezbiterów. Własnemu synowi nie odpuścił, jakże miałby też nam
oszczędzić, można by powiedzieć, okazji do świadectwa aż do oddania życia. Z tego kapłaństwa Chrystusowego wzięli swoje kapłaństwo, kontynuuje ksiądz prymas, wszyscy słudzy ołtarza. Uczestniczą w tym darze Ojca, który uczynił Jezusa kapłanem na wieki. Jak słuszną jest rzeczą, i to dla nas, księży, pewnie taka zachęta, byśmy sprawując mszę świętą zawsze gdzieś przywoływali do towarzystwa Matkę Chrystusową, Maryję. Jak słuszną jest rzeczą, by trwali w tym Sacrarium Spiritus Sancti, czyli po polsku w naczyniu Ducha Świętego, którym była Maryja, by wszystko czynili z Matką Wieczystego Kapłana. Wszak Maryja, pisze ksiądz kardynał Wyszyński, była na mszy prymicyjnej Syna swego na Kalwarii. Jak blisko stać powinna ołtarza, przy którym sprawujemy najświętszą ofiarę. Jak bardzo należy ją zapraszać do udziału w każdej ofierze mszy świętej. Przypomina nam to Kościół, gdy każe spowiadać się Najświętszej Maryi Pannie, gdy tak często w ciągu modlitw mszalnych przypomina Maryję. Kapłaństwo Chrystusowe dokonało się w Maryi. Alter Christus, czyli ksiądz, nie może o tym zapominać. Pamiętajmy, to jest Wielki Piątek. Teraz Boże Ciało, oktawa Bożego Ciała, 10 czerwca, 55 rok, o niegodności człowieka, który sprawuje służbę kapłańską. By doznać, stwierdza ksiądz prymas, łaski zrozumienia wielkości kapłaństwa, trzeba niekiedy doznać jednocześnie łaski poznania wielkiej nędzy i niegodności swojej. Chrystus, do którego mówimy we mszy świętej, ponieważ Tyś jeden święty, pokaże mi, kim jestem. Albowiem jestem tylko grzesznikiem. Jak bardzo przydaje się wtedy felix culpa, czyli szczęśliwa wina, pozwala mi uwolnić się od tego nieprzystojnego poczucia prawa do ołtarza. Ksiądz prymas zwraca uwagę, że ksiądz nie jest dysponentem ani właścicielem Najświętszej Ofiary, że on jej nie czyni, on jej nie robi, on jej nie sprawia, on jest tylko narzędziem słabym. Wszak, mówi ksiądz prymas, prawo suwerenne do ołtarza ma tylko Jezus Chrystus, Bóg człowiek, kapłan i hostia, kapłan i ofiara, przyozdobiony w człowieczeństwie swoim kapłaństwem na wieki. A ja jestem zaledwie naczyniem kuzel żywości, z którego ten najświętszy, jedyny święty tak przedziwnie karmi swe dzieci, że chroni je przed całym brudem i nędzą moją. Ksiądz prymas zwraca to, co my, księża, chyba czasami mocno doświadczamy, przeżywamy, mianowicie poczucie własnej grzeszności, niegodności i świętość tego, co Kościół, co sam Chrystus w Kościele każe nam sprawować. I właściwie, gdyby nasi wierni świeccy koncentrowali się na słabości prezbitera, księdza, czy biskupa, czy pasterza Kościoła, to właściwie straciliby z oczu to, co najważniejsze, mianowicie to, że Chrystus przychodzi i On przychodzi, a ten, który jest Jego narzędziem, choć jest słaby, wcale Chrystusowi w tym przychodzeniu, w tym zbawianiu nas, obdarowywaniu nas Bożym życiem nie przeszkadza. Owszem, tak na marginesie można dodać, że i wierni świeccy, i my księża cieszymy się, kiedy jakiś inny ksiądz jest po prostu święty. Jak bije z niego ta pokora, prostota samego Chrystusa. Ale kiedy jest ten obraz Chrystusa kapłana w drugim kapłanie jakoś tam, można powiedzieć, trochę zamazany brakami jego człowieczeństwa, to przecież to nie sprawia jakiejś przeszkody dla Bożego działania.
Wcale nie jest przypadkiem, myślę, że starsi księża mogą to potwierdzić, ale także wielu penitentów, że starsi kapłani zwykle spowiadając są łagodniejsi, są cierpliwsi, są bardziej miłosierni. Dlaczego? Dlatego, że sami wielokrotnie już się spowiadali i wiedzą, co to znaczy upadać, a wiedząc to i otrzymując bezgraniczne Boże miłosierdzie przez posługę drugiego księdza, mają pewnie bardziej wzgląd właśnie na to, ile im odpuszczono i dlatego są zazwyczaj cenionymi spowiednikami, nie tylko ze względu na doświadczenie życiowe i jakąś mądrość, ale albo jakąś wyjątkową świętość, ona wcale z wiekiem nie musi być jakaś większa, ale ze względu na doświadczenie własnej słabości i wielkości Bożego miłosierdzia. W naszej katechezie chcemy jeszcze jeden, to jest też w oktawie Bożego Ciała, niedziela, 12 czerwca, 55 rok, Prudnik Śląski. Wśród oktawy Bożego Ciała, kropka, etiam passer invenit domum et hirundo, nidum sibi ubi ponet pullo suos, altaria tua domine exercitum. Nawet wróbel znajduje dom i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. To jest psalm 83. On go po łacinie, bo wtedy się odmawiało brewiarz po łacinie. Studia odbył seminaryjne także po łacinie, ksiądz prymas. I dalej on pisze rzecz, która nas troszeczkę onieśmieli. Gdy patrzę w gniazdo muchołówek, które skrzydlaci rodzice uwili sobie we framudze mego okna i tu złożyli pięcioro swoich piskląt, zaczynam lepiej rozumieć ołtarz dla duszy kapłańskiej. Te nieudolne okruszyny, w których zaledwie tli iskierka życia, umieją tylko dzióbki swoje otwierać, jak szeroko i namiętnie, jak chciwie i odruchowo, gdy tylko usłyszą szum skrzydeł ojcowskich. Jak bardzo bezpiecznie czują się w tym gniazdku, chociaż dzieli je od wnętrza mej izby tylko szyba. Jak są gotowe, jak czujne, jak nigdy nie mają dość. Gdzież lepiej czuć się może piskle, jeśli nie w gniazdku? Cóż dziwnego, że tak niechętnie puszcza się ku pierwszemu lotowi? Bardziej niż pisklęciem nieudolnym jestem przy ołtarzu. Umiem tylko jedno, otwierać usta, ale nic z nich dać nie mogę. To Chrystus wszystko w nie wkłada. To jest bowiem ciało moje. Cała moja siła z tego skrzydła tego serafina, który przybija ręce moje i nogi do ołtarza. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów. Gdzież lepiej się czuję, jak nie przy ołtarzu? Gdzież wspanialej żyję, jeśli nie w tym gnieździe łaski? Co mi pozostaje? Otwierać usta z żaru łocznością piskląt. Trzymać się mocno ołtarza, jak pisklęta trzymają się krawędzi gniazda. Otwierać serce, ufać, czekać, pragnąć, wyglądać. Ołtarz to mój dom. Możemy się uśmiechnąć na to porównanie kapłana, prezbitera sprawującego Eucharystię do pisklaków muchołówek, które są żarłoczne i tylko potrafią dzióbki otwierać i wołać o więcej. Ale to nam mówi ważną rzecz. Mianowicie chrześcijanin pragnie Eucharystii. Chrześcijanin jest głodny jak te pisklęta. Nigdy dosyć Chrystusa. Zawsze chcemy więcej. My chcemy Boga, śpiewamy w starej pieśni. Tak, każdy, kto uczestniczy w sposób gorliwy we mszy świętej, powinien budzić w sobie głód obecności Boga, głód Jego mocy, głód Eucharystii, głód działania Ducha Świętego, głód Komunii Świętej. Jeśli tylu naszych ochrzczonych sióstr i braci opuszcza niedzielną Eucharystię, przecież w Polsce to jest około pewnie 50% ochrzczonych, to możemy sobie wyobrazić, jak brak w ich duszach, w ich sercach pragnienia Komunii Świętej. A przy okazji wezwanie, które kieruje tutaj prymas Tysiąclecia, szczególnie do tych, którzy celebrują
z upoważnienia Chrystusa, w osobie Chrystusa, in persona Christi Capitis, jak mówi łacina, piękna definicja, czyli w osobie Chrystusa, głowy Kościoła, kapłan sprawuje Eucharystię. Właściwie Chrystus w nim, posługując się nim, w jaki sposób podchodzimy do Eucharystii, jak ją celebrujemy, czy się do niej przez modlitwę, wyciszenie, skupienie, post eucharystyczny przygotowujemy. To wszystko jakoś staje mi przed oczyma, kiedy czytam te zapiski sprzed 70 paru lat. 55 rok, no to jest 65 lat temu, a więc wtedy ksiądz prymas, bardzo cierpiący, doświadczony, uwięziony, uczy nas czci do eucharystycznego Chrystusa. I na samo zakończenie jeszcze jeden fragment, który często jest cytowany, przywoływany, przypominany. Mianowicie, ja go sobie zatytułowałem, to jest 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 55 rok, już w Komańczy, czyli już w miejscu, w którym czuł się w miarę swobodnie, bo w klasztorze żył, po prostu mieszkał, odprawiał, jadł, odpoczywał, chodził po okolicznych górach, spacerował, rozmawiał, modlił się wspólnie z siostrami nazaretankami w Komańczy. On pisze w ten sposób, ksiądz prymas: z woli Bożej jestem znowu wśród gromady kobiet. Zapamiętam sobie, ilekroć wchodzi do Twego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina Ci ona zawsze służebnicę pańską, na imię której Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług czci Twojej niepokalanej matce, z którą ściśle jest związana ta niewiasta niż Ty. W ten sposób płacisz dług wobec Twojej rodzonej matki, która Ci usłużyła własnym ciałem i krwią. Wstań, nie ociągaj się, pokonaj Twą męską wyniosłość i władztwo. Wstań nawet wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza z Magdalen. Dopiero wtedy będziesz naśladować Twego mistrza, który wstał z tronu po prawicy Ojca, by stąpić do służebnicy pańskiej. Wtedy dopiero będziesz naśladował Ojca Stworzyciela, który Ewie na pomoc przysłał Maryję. Wstań bez zwłoki, dobrze Ci to zrobi. Miłość, cześć dla każdej kobiety, dlatego że Maryja, ze względu na Maryję. Zostańcie z Bogiem.